Odpowiedzi na najważniejsze pytania. Psychologia sukcesu od A do Z w praktyce. System budowania rzeczywistości składający się z 11 poziomów i ponad 500 ćwiczeń do wykonania. W ciągu całego życia każdy z nas zadaje sobie tysiące pytań, które pozostają bez odpowiedzi. W tej książce poznasz odpowiedzi na te najważniejsze. Jak być szczęśliwym człowiekiem? Jak zbudować olbrzymią pewność siebie? Jak przestać odkładać na później? Jak pozbyć się kompleksów? Jak otaczać się wspierającymi ludźmi? Jak zacząć zarabiać na pasji? Jak stać się człowiekiem wolnym finansowo? Jak stworzyć związek idealny? Jak otworzyć skuteczny biznes? To tylko kilka z 77 pytań, na które odpowiada autor, czyli ja. Nie znasz odpowiedzi na chociaż jedno z nich, ta książka jest dla Ciebie. Ponad 500 ćwiczeń mentalnych do wykonania. Kilka słów od autora. Marzyłem o książce, która pozwoliłaby każdemu, bez względu na to, gdzie aktualnie znajduje się w swoim życiu, drastycznie zwiększyć jakość swojego życia. Pisząc to, mam na myśli ludzi nieszczęśliwych, chorych, uzależnionych, ale i również tych, którzy mają wspaniałe życie zawodowe i osobiste, ale gdzieś po drodze się zgubili. Pisząc to, mam na myśli ludzi, którym po prostu czegoś brakuje. Tych samotnych, którzy nie mają w swoim życiu nikogo, ale i tych, którzy mają prawie wszystko, jednak wciąż nie wiedzą, jak wypełnić tę małą lukę. Myślę o ludziach, którzy nie mają po co żyć, którym brakuje celu, i o tych, którym wciąż brakuje czasu na realizację swoich marzeń. Myślę o każdym, komu brak pewności siebie odbiera normalne życie, i o tych, którzy boją się walczyć o swoje szczęście. Myślę o tych, którzy przebywają w toksycznym środowisku i o tych, którzy trwają w nieszczęśliwych związkach. Myślę o osobach, które borykają się z problemami finansowymi i o osobach, które porzuciły swoje pasje, dające im i wszystkim innym wiele radości. Myślę o kimś, na kim Tobie bardzo zależy, a kto zdecydowanie nie radzi sobie w życiu. O kim myślę? Może o Tobie. Może to Ty jesteś taką osobą. Może Tobie brakuje odpowiedzi na chociaż jedno pytanie z tej książki. Jeżeli tak, cieszę się, że trzymasz ją w rękach. Jak już znajdziesz swoje odpowiedzi, mam do Ciebie prośbę. Jeżeli masz kogoś, na kim bardzo Ci zależy i komu ta książka mogłaby pomóc, daj mu ją w prezencie. Może to będzie jej pierwszy krok do lepszego życia, za który będzie Ci wdzięczna do końca swoich dni. To dla Ciebie tak niewiele, a dla kogoś, może oznaczać nowe, lepsze życie. Jak należy czytać książki? Wstęp. W swoim, życiu, w swoim życiu przeczytałem kilkaset książek z zakresu samodoskonalenia. Niektóre z nich odbiły się na moim życiu i wykreowały mój charakter. Inne po przeczytaniu były jak szpitalny kleik. Łatwo przyswajalne, ale wszystko, co w nim wartościowe, wychodzi równie szybko, jak wchodzi. Okazało się jednak, że to nie wina książek, lecz moja. Przez ponad, ponad rok czytałem książki w bardzo nieusystematyzowany sposób. Sięgałem po nie wtedy, gdy miałem na to ochotę, nie robiłem notatek, nie kreśliłem, nie przepracowywałem wszystkiego w swoim zeszycie ćwiczeń. Nie wyciągałem wniosków i, jak zapewne się domyślasz, nie zmieniałem w swoim życiu nic. Dopiero po pewnym czasie spotkałem się z przyjacielem, który wychwalał jedną z książek, którą ja przeczytałem, a która nie zrobiła na mnie absolutnie żadnego wrażenia. Kiedy ją przeczytałeś? zapytał. Jakiś miesiąc temu powiedziałem wzruszając ramionami. I co? spojrzał na mnie przyjaciel z zapałem w oczach. No i nic lektura łatwa, szybka i przyjemna. Że co? odpowiedział. Ta książka zmieniła w moim życiu wszystko powiedział ponownie zszokowany. Jak to? Zadałem mu pytanie. No i się zaczęło. Okazało się, że czytanie książek sprowadzałem do relaksu, zabijania czasu. Zrozumiałem wtedy, że w rzeczywistości książek nie powinno się czytać, książki powinno się studiować, a wręcz uczyć się ich na pamięć. Jest wiele tytułów, do których wracam dwa, nawet trzy razy w roku. Większa część z mojej biblioteki zawiera książki, do których zdarza mi się wracać kilka razy w miesiącu. Podejście mojego znajomego zmieniło moją filozofię czytania i stworzyłem system, który pozwala mi wycisnąć z książek tyle, że zaczynają być gorzkie. Nie rozumiesz, dlaczego gorzkie? Wyobraź sobie, jak wyciskasz ćwiartkę cytryny do szklanki z wodą. Na początku, po ściśnięciu cytryny, sok tryska we wszystkie strony. Z żółtej, soczystej i kwaśnej cytrywy, cytryny spływa do butelki nie tylko sok, ale nawet miąższ. Przerwijmy teraz, aby przeprowadzić krótki eksperyment. Czy podczas wyobrażania sobie procesu wyciskania cytryny twój język i kubki smakowe zaczęły produkować ślinę? Wiem, że tak. Widzisz, to dowód na to, że wszystko, o czym intensywnie myślimy, bezpośrednio oddziałuje na nasze ciało. Myśli są fizyczne. Z tego powodu tak ważna jest praca nad mentalnością. Wszystko, w co jest w stanie umysł uwierzyć, może stać się rzeczywistością. Celowo Cię podpuściłem, żebyś doświadczył tego na własnej skórze. Teraz już nigdy nie zwątpisz w działanie takich narzędzi jak wizualizacja czy wyzwalanie odpowiednich stanów emocjonalnych poprzez fizyczność. O tym powiem Ci nieco później. Udowodniłem swoje, więc wracajmy do tematu. Cytryna wyciśnięta do ostatniej kropli zaczyna puszczać soki ze skórki i zamiast kwaśnego soku puszcza gorzki. Tak samo mam z książkami. Gdy odkładam ją na półkę są zakreślone, wynotowane, zapisane i brzydko mówiąc zużyte. Chociaż ja wolę słowo opanowane. Książki, które znajdziecie w mojej bibliotece znam praktycznie na pamięć jestem z tego naprawdę dumny, bo moja biblioteka nie pokazuje ile książek kupiłem i ile jeszcze mam przeczytać, a ile przeczytałem i ile z tej wiedzy zostało ze mną na zawsze. Mój system pisania książki został dopasowany tak, byś jak najlepiej przyswoił z niej wiedzę, i zawiera w sobie wszystkie elementy, które były charakterystyczne dla najlepszych książek rozwojowych na świecie. Każdy rozdział w tej książce zawiera trzy oddzielne elementy: element pierwszy historia lub anegdota z życia, element drugi część teoretyczna, element trzeci ćwiczenia do wykonania samodzielnie. Doskonale wiem, że aby skutecznie przyswoić wiedzę, muszą zdarzyć się trzy rzeczy. Musisz uwierzyć w to, co czytasz, dokładnie zrozumieć to, co należy zrobić i w końcu, najważniejsze, zrobić to, co właśnie przeczytałeś. Chcę ci uświadomić, że przeczytanie tej książki bez wykonania konkretnego działania nie ma sensu. Jeśli nie zobowiązujesz się do zastosowania tej wiedzy w praktyce, od razu ją wyrzuć. Szkoda Twojego czasu. Kolejna ważna rzecz. Nie musisz czytać całej książki po kolei. Nie musisz. W spisie treści masz każde pytanie. Przejdź do tego, które nurtuje cię najbardziej i uspokój swoją ciekawość. Dopiero później wróć do regularnej lektury. Dodatkowo mam dla ciebie wyzwanie. Jeżeli chcesz osiągnąć prawdziwe rezultaty i poprawić absolutnie każdą dziedzinę swojego życia, czytaj po jednym pytaniu dziennie. Po każdym rozdziale będziesz miał do zrobienia ćwiczenie. Zrób je. Będzie ich nawet kilka. Najlepiej, jak założysz swój osobisty zeszyt, w którym będziesz notował swoje odpowiedzi na najważniejsze pytania, lub wykorzystasz zeszyt ćwiczeń, który dla ciebie przygotowałem. Możesz go kupić na mojej stronie. Przecież każdy z nas tego szuka, prawda? Odpowiedzi. Wyobraź sobie, jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś rozwiązywał wszystkie nurtujące Cię kwestie w jednym miejscu i mógł do nich zaglądnąć w każdej dowolnej chwili. Tak. Twoje życie byłoby wspanialsze. Po każdej porażce wyciągałbyś wnioski, a to jest kluczowe w poprawianiu jakości swojego życia. To właśnie wyciąganie wniosków uchroni Cię przed powtarzaniem tych samych błędów i podejmowanie w przyszłości lepszych decyzji. Dlatego namawiam Cię na podjęcie tej decyzji. Załóż swój zeszyt i bierzemy się za pracę nad Twoją niezależnością emocjonalną, sprzyjającym środowiskiem. Wolnością finansową, związkiem idealnym i wymarzonym biznesie. Ćwiczenia. Pierwsze, ustaw sobie przypomnienie w telefonie, zapisz w kalendarzu, powieś kartkę na lodówce, że od dzisiaj każdego dnia poświęcisz tyle czasu, ile potrzebujesz, aby przerobić co najmniej jedno pytanie z tej książki. Drugie, załóż zeszyt. W którym będziesz przeprowadzał wszystkie ćwiczenia znajdujące się w tej książce? Jak zmienić wiedzę w efekty? Na samym początku naszej wspólnej przygody chcę nieco poprawić statystyki. Jestem świadomy tego, że gdyby nie to, co teraz napiszę, zaledwie 10% z Was przeczyta więcej niż połowę tej książki. Wiem również, że będę wielkim szczęściarzem, jeżeli jedna osoba na sto skrupulatnie przerobi wszystkie ćwiczenia i wdroży je w swoje życie, dzieląc się efektami w mailu za kilka miesięcy albo w wiadomości na Instagramie. To jest fakt. Dlatego wyróżniłem dla ciebie pięć konkretnych kroków, które zagwarantują, że ta książka wygeneruje prawdziwe, konkretne efekty w Twoim życiu. Każda z nich zawiera historię z mojego życia. Część teoretyczną i ćwiczenia do wykonania. Przechodzimy więc do pracy. Oto one. Krok pierwszy. Nie zatrzymuj się na etapie planów. Krok drugi. Nie szukaj wymówek. Krok trzeci. Bądź konsekwentny. Krok czwarty. Nie przejmuj się opinią innych. Krok piąty. Nigdy się nie poddawaj. Krok pierwszy. Nie zatrzymuj się na etapie planów. Kilka ładnych lat temu byłem barmanem w kasynie. Jako zaoczny student musiałem jakoś na siebie zarobić, a współlokator właśnie tam pracował. Szepnął kilka słów o mnie swojemu menedżerowi, i tak oto stałem za barem jednego z wrocławskich kasyn. Uwielbiałem tę pracę. Nie dlatego, że dwunastogodzinne nocne zmiany, robienie drinków i lanie piwa było moją pasją, a dlatego, że było to niesamowite miejsce, w którym przez 8 miesięcy każdej nocy spędzałem czas z milionerami. Oglądanie, jak ktoś przegrywa na ruletce moją roczną pensję w kilka minut, i zupełnie się tym nie przejmuje, grając tak całą noc, raz na zawsze zmieniło moje podejście do pieniędzy. Co więcej, po kilku drinkach i kilku dobrych godzinach gry, zmęczeni gracze podchodzili porozmawiać do baru, gdzie stałem ja, młody, chłonny wiedzy i energiczny chłopak, szukający swojej okazji do zrobienia tego to oni. To miejsce było z jednej strony fascynujące, a z drugiej mroczne. Poznałem nie tylko korzyści, jakie wynikają z bogactwa, ale i również pułapki, które czyhały na każdego z naszych kasynowych kości. Opowiem ci pewną historię. Historię trzech osób, których nazwałem Złoty Rolex, Fus i Ojciec. Złoty Rolex był to dojrzały 50-kilkuletni mężczyzna, Ubrany w czarny, skórzany płaszcz, którego zapamiętałem ze względu na dwie charakterystyczne cechy. Grał jak mało kto, zostawiając olbrzymie kwoty na stołach i zawsze nosił na nadgarstku złotego Rolexa z czarną tarczą. Pod kasyno podjeżdżał luksusowym czarnym Mercedesem s class i zawsze dawał pokaźne napiwki. Za każdym razem, gdy podchodziłem do stołu i stawiałem mu drinka, przy prawej ręce starałem się choć na chwilę zwolnić, aby jeszcze przez ułamek sekundy móc popatrzeć na ten zegarek. Prawdziwe dzieło sztuki. Jednak jego historia nie jest tak błyszcząca. Pamiętam doskonale, jak pewnego dnia przyjechał innym autem. Był to przeciętny sedan. Podejrzewaliśmy, że jest to jakieś auto zastępcze, ale z tygodnia na tydzień nic się nie zmieniało. Nie licząc faktu, że napiwki były coraz słabsze, a drinki coraz mocniejsze. Nie minęły dwa miesiące, a pewnego dnia, podając mu jak zwykle whisky z kolą, próbując zrobić to jak najwolniej, by móc spojrzeć na złotego Rolexa jeszcze raz, jego już tam nie było. Dopiero wtedy zauważyłem, o ile zmniejszył się obwód jego nadgarstka, jak bardzo jest zmęczony, wręcz wykończony i w jakich poważnych problemach finansowych się znajduje. Tej nocy widziałem go po raz ostatni. Kasyno go wciągnęło i nie puściło. Złoty Rolex zniknął na zawsze, pociągając za sobą wielkość osoby, która go nosiła. Kolejna historia będzie o Fusie. Fus w żargonie kasynowym to ktoś, kto przychodzi do kasyna na kawę, herbatę. Dlaczego akurat na to? Bo są to jedyne dwie rzeczy, które w kasynie są zupełnie za darmo. Do tej grupy należą ludzie, którzy nie zarabiają zbyt wiele, ale nawet tę kwotę w całości oddają dla kasyn. Przychodzą codziennie wrzucając 20 zł w maszynę, grając ustawkę 10 groszy za uderzenie, piją kawę, herbatę i tak spędzają całą noc patrząc się w migające figury jednorękiego bandyty. Ta historia będzie o jednym z takich ludzi. Fus, o którym mowa, miał około 40 lat, chociaż wyglądał na 60. Był niskim, siwym i bardzo chudym mężczyzną. Ubranym wciąż w ten sam, mocno zużyty i lekko odbarwiony, fioletowy sweter, nie różnił się niczym od innych fusów, aż do dnia, w którym wszedł do kasyna i w tym samym swetrze, z tym samym zamroczonym wyrazem twarzy, jednak obok niego szły trzymające go pod rękę dwie luksusowe prostytutki. Niebiańsko atrakcyjne, młode i uśmiechnięte. Musiały naprawdę dostać niezłą zapłatę, bo utrzymać szeroki uśmiech przy tym, jak czasami nasz fus pachniał, to nie lada wyczyn. Tej nocy grał jak złoty Rolex w swoich najświetniejszych czasach. Zamawiał najdroższe drinki, płacił za wszystkich swoich znajomych, nie żałował napiwków i podrywał prostytutki niczym młody wilk. O 6.40 rano wyszedł z kasyna przy pomocy swoich towarzyszek i zniknął na kilka dni wrócił po tygodniu tak jak zwykle w tym samym swetrze z tym samym zamroczonym wyrazem twarzy zamówił kawę usiadł przy maszynie wrzucił 20 zł i grał po stawce 10 groszy za uderzenie jakby to co się wydarzyło kilka dni temu nie miało miejsca jak się później okazało dostał w spadku olbrzymią kwotę pieniędzy tak olbrzymią że mógł bez problemu postawić dom Kupić samochód i do końca życia prowadzić spokojne, normalne życie. On jednak postanowił przeżyć kilka nocy jak król w największych kasynach, by potem wrócić do swojego życia jako błazen. Hazard jest chorobą, która powoduje chęć szybkiego i łatwego zwycięstwa. Ludzie w kasynach za kilkadziesiąt złotych mogą kupić sobie nadzieję na lepsze życie. Nie uświadamiają sobie jednak, że to właśnie w tym miejscu odbywa się jej pogrzeb. Mimo wielkiej szansy, którą dostał od losu Fus, wciąż był Fusem i zapewne jest nim do tej pory. Ojciec to trzecia i ostatnia postać z mojej historii o kasynie. Był zwykłym graczem, który przychodził do nas kilka razy w tygodniu w towarzystwie dużo młodszej dziewczyny. Nie wyglądało to zbyt groźnie. Grał ostrożnie, przegrywał niewiele i wyglądało, że wszystko ma pod kontrolą. Do czasu. Pewnego dnia w kasynie odbywała się impreza promocyjna. To dzień, w którym przyjeżdżają komicy, kucharze, żonglerzy i na terenie całego kasyna odbywa się prawdziwa impreza. W ten dzień wszystko się zmieniło. Wypił nieco więcej niż zwykle, zaczął grać bardziej ryzykownie, a jego kompanka szybko z koleżanki zaczęła przeradzać się w kochankę. Po kilku godzinach mocnej gry na stole wyszedł z kasyna. A gdy wrócił po kilkunastu minutach, miał ze sobą reklamówkę pełną pieniędzy. Rzucił wszystko na stół, wymienił na żetony i rozpoczął prawdopodobnie ostatnią partię ruletki w swoim życiu. Szło mu całkiem nieźle. Przez dwie godziny był nawet na plusie, jednak kasynem rządzi jedna zasada. Im dłużej siedzisz przy stole, tym większe prawdopodobieństwo, że kasyno wygra. A kasyno zawsze wygrywa. Była już godzina trzecia w nocy. W kasynie zostało kilkanaście osób, i nagle zauważyłem dwudziestokilkuletniego chłopaka, który wbiega przez lobby i nerwowo rozgląda się po całym kasynie ze zmrużonymi oczami. Jest. Znalazł. Jak zapewne się domyślasz, był to syn naszego ojca. Podbiegł do niego, wziął głęboki oddech i powiedział spokojnie: Tato, proszę, chodź już do domu. Mama czeka. Wybrałaś wszystkie pieniądze z konta. Co ty robisz? Chodź ze mną. i złapał go za ramię. W tej chwili ojciec z całej siły odepchnął chłopaka i krzyknął Zostaw mnie gówniarzu! po czym odwrócił się do swojej kochanki i kontynuował flirt przy kolejnym rozdaniu. Tato, proszę! nie przestawał chłopiec ciągnąc go za ramię. Wtedy ojciec wziął kilka żetonów, rzucił chłopakowi w twarz i wykrzyczał Masz i wypierdaj! Spojrzenie tego chłopaka na swojego ojca mówiło: Jesteś dla mnie martwy. Spojrzał na niego, spojrzał na jego kochankę i z nieopisaną nienawiścią wziął kilka żetonów, wymienił w kasie i opuścił kasyno. Tego dnia nauk wygrał nawet z rodziną. Te trzy historie mają ci pokazać negatywne konsekwencje podejmowania złych decyzji. Czytając tę książkę, możesz być złotym Rolexem, który ma wszystko. Ojcem, który ma wystarczająco, lub Fusem, który nie ma nic i systematycznie marnuje szanse, które dostaje od losu. Jak widzisz, w każdej sytuacji możesz podjąć dobrą decyzję, możesz podjąć złą, ale jak zapewne wiesz, równie niebezpieczne jest niepodjęcie żadnej i o tym powiem ci teraz. W trakcie mojej 12-godzinnej zmiany miałem kilka przerw w trakcie których siedziałem z innymi barmanami i krupierami, snując swoje plany na przyszłość i opowiadając historie zasłyszane przy barze i na stołach. Wszyscy byli równie zainspirowani do zmiany jak ja. Spędzaliśmy przecież czas z właścicielami firm, sprzedawcami, prawnikami czy spadkobiercami. Kochałem przerwy i wspólnie wizualizowanie swojej przyszłości. Nikt nie bał się mieć wielkich marzeń i planów. Jeden chłopak chciał z dziewczyną założyć agencję nieruchomości. Jeszcze ktoś planował biuro podróży, a grupa krupierów szykowała się na wyjazd do Czech i podbicie tamtejszych kasy. Pracownicy kasyna mają zakaz wstępu do wszystkich kasyn na terenie kraju. Ja też miałem. Była to prawdziwa wylęgarnia pomysłów. Ja też miałem swój. Chciałem wskrzesić pracownię witraży, którą lata wcześniej prowadziła moja mama. Miałem pomysł, plan i w końcu odwagę, aby zacząć działać. Przyszedłem więc do swojego kierownika, oznajmić, że jest to ostatni miesiąc mojej pracy jako barman i składam wypowiedzenie. Przyjął to z szokiem, bo byłem jednym z najlepszych pracowników, ale z uśmiechem życzył mi powodzenia. Kilka lat później w jednym z wrocławskich klubów, klubów spotkałem całą ekipę z kasyna na imprezie integracyjnej. Byłem już wtedy po kilku latach prowadzenia własnej firmy, i uwierz mi, jak olbrzymim szokiem był dla mnie fakt, że wszyscy ci, którzy razem ze mną opowiadali o swoich przyszłych firmach, wciąż pracowali w kasynie. Dlaczego? Pytałem każdego z nich: Dlaczego nic z tym nie zrobiłeś? I tutaj zaczynał się koncert wymówek. Jeszcze nie jestem gotowy albo nie mam środków albo nie pogodzę tego z pracą w kasynie, albo boję się rzucić studia. Byłem w szoku. W kilka lat moje życie bliskie było temu, które prowadzili nasi kasynowi goście, a oni wciąż podawali drinki. Rok później, gdy chodziłem na zaoczne studia, w mojej grupie na uczelni każdy miał wielkie plany. Naprawdę lubiłem to miejsce. W każdy weekend zbieraliśmy się na kampusie i w przerwach między zajęciami snuliśmy plany przejęcia świata. Było nas 20 osób, każdy zatrudniony, kilku samozatrudnionych, w tym ja i każdy pragnący wyciągnąć od życia jak najwięcej. Jak wielkim zdziwieniem dla mnie było, że po trzech latach studiów zdążyłem otworzyć trzy różne biznesy, a oni wciąż zatrzymali się na etapie planów. Oczywiście, ich brak działania automatycznie dawał im przyzwolenie na szyderstwo. Pamiętaj jedną rzecz: tylko osoby, które nie znają smaku porażki, śmieją się z ludzi, którzy jej doświadczają. Jeżeli nie znasz smaku porażki, uwierz mi, robisz za mało. Porażka jest efektem ubocznym działania. Obierałeś kiedyś buraki? Efektem ubocznym są czerwone ręce. Działanie jest burakiem, czerwone ręce porażką. Jeżeli robisz to gołymi rękami i angażujesz ryzyko, nie masz szans, żeby tego uniknąć. Więc ja, w odróżnieniu od nich, nie zatrzymałem się na etapie planów. Z tygodnia na tydzień posuwałem się naprzód. Zdążyłem być przez nich kilka razy wyśmiany. Często byłem tematem prześmiewczych rozmów. Mimo wszystko, lubiłem to miejsce i tych ludzi. Nauczyło mnie jednej bardzo ważnej rzeczy: zawsze rób więcej niż mówisz. Widząc ich z boku z perspektywy trzech lat, wręcz byłem lekko zażenowany tym, że nie robią nawet kroku naprzód. Traktują zaoczne studia jako wymówkę przed podjęciem działania. Zatrzymali się na etapie podniecających rozmów, snucia wizji i planowaniu. Niestety, jest to najczęstszy moment, na którym ludzie się zatrzymują, bo tuż po nim nadchodzi jedyna rzecz generująca prawdziwe efekty w życiu: działanie. Aby działać, potrzeba jaj i to bez względu na płeć, bo każde działanie w kierunku wielkości niesie ze sobą ryzyko. Moja żonka jest kobietą z wielkimi jajami. To jedno z najgłupiej brzmiących zdań, jakie napisałem w życiu, ale ma ono na celu zmotywować was, faceci, że są kobiety, którym nie dorastacie do pięt. Ja byłem takim facetem, jak ją poznałem. Na szczęście dla mnie miłość nie jest racjonalna. Poza tym, nie zatrzymałem się na etapie planów, podjąłem odpowiednie działanie, które w efekcie sprawiło, że teraz jest ona moją żoną. By zmotywować kobiety, jeżeli wciąż czekacie na rycerza w złotej zbroi, który zapewni Wam bezpieczeństwo finansowe, bierzcie przykład z niej. Kobiety, która w wieku 24 lat zbudowała biznes i w spotkaniu z takim facetem jak ja, to ja byłem słabszym. Płeć nie ma znaczenia. Jeżeli planujesz i nie działasz, stoisz w miejscu, a brak zmiany w Twoim życiu to porażka. Ćwiczenia: pierwsze: wypisz wszystkie pomysły, które miałeś w swoim życiu, a które umarły na etapie planów. Ćwiczenie drugie. Czy jesteś w stanie któryś z nich odrodzić? Które? Pytanie trzecie. Czy żałujesz, że nigdy nie spróbowałeś ich zrealizować? Które to są? Ćwiczenie czwarte. Które maksymalnie dwa z nich są warte wskrzeszenia już teraz, a które w przeciągu najbliższych 3 do 5 lat? Ciąg dalszy na następnym filmie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli chcesz kupić książkę. Znajdziesz ją na kamilbels.com przez odpowiedzi kamyilebelzy.com przez odpowiedzi. Jeżeli dodasz książkę do koszyka i wpiszesz kod rabatowy o treści "czytam", dostaniesz 10 zł rabatu. Do zobaczenia następnym razem.